Wiosna będzie ładna moim zdaniem, w moim poczuciu, a lato będzie bardzo deszczowe. Będziemy już żyli w innej sytuacji, jak żyliśmy przez wiele lat. Ta zima, która nadchodzi, jaka będzie? Jaka nas czeka pogoda na święta, na Nowy Rok? Powiem tak, jak mi się to skojarzyło. Zima będzie jak kapryśna ciotka. Będą dwa mocne uderzenia zimy, ale takie mocne, ale krótkotrwałe. Ciapaja ogólnie, ale będą dwa bardzo mocne uderzenia krótkotrwałe, czyli możemy się spodziewać w Polsce dwóch takich prawie że kataklizmów zimowych. Mróz, ale dużo śniegu. Będzie krótkotrwały kataklizm śnieżny i potem taka ciapatość, będzie to topnieć. I za jakiś czas znów krótkotrwały kataklizm, znów śnieżny, mroźny i znów taka ciapatość, nie? Jaka będzie wiosna? Pogoda tylko. To będzie rok deszczowy ogólnie. Będzie rok deszczowy, nie oznacza to, że wiosna będzie nieładna. Ale ogólnie będzie rok mokry. Powiem panu. Wie pan, jaka będzie wiosna w tym roku? Akurat wiosna, okres kwietnia, mam takie wrażenie, że bardzo niedobre rzeczy finansowo w Polsce się będą działy. Wiosnę przysłoni nam duże problemy wielkich tąpnięć. One mogą mieć związek z tąpnięciami na świecie, ale wszyscy będziemy o tym mówili i myśleli, nie dostrzegając prawie, że jest wiosna. Wiosna będzie ładna moim zdaniem, w moim poczuciu, a lato będzie bardzo deszczowe. Jaka będzie jesień 2023? Inna jak wszystkie. I to nie jest przekora. Będziemy już żyli w innej sytuacji, jak żyliśmy przez wiele lat. Przyszły rok, czyli grudzień 2023 do... Daleko sięgamy. Odpowiem tak. Ciężko. Proszę to uznać i puścić. Ciężko mi jest przewidzieć tak odległy czas pogody zimy w innej Polsce. Wszak jeszcze nie mamy innej Polski, a pan już pyta o zimę.